Servus! Dziś pokażę Ci przepis na faszerowaną cebulę czerwoną. Przepis idealny na obiad, na przyjęcie. Do farszu wykorzystałem pół kilograma mięsa wołowego, konkretnie była to karkówka, oraz pół kilograma mięsa wieprzowego, konkretnie łopatki wieprzowe. W tym przepisie połowę mięsa wykorzystam do nafaszerowania cebuli czerwonej, tak więc po zmieszaniu dwóch rodzajów mięsa tylko je solę i pieprzę. Z drugiej połowy przygotuję pulpety do sosu grzybowego. Zapraszam do obejrzenia tego przepisu. Wracając do faszerowanej cebuli. Mięso mielone doprawię jeszcze kminkiem oraz czosnkiem. Zanim to poczynię, przysmażę je na oliwie z oliwek. Na rozgrzaną patelnię dodaję 50 ml oliwy z oliwek oraz wcześniej doprawione mięso mielone. Smażę przez 10 minut. W trakcie mieszam od czasu do czasu. Gdy się zetnie, przekładam do miski wraz z tłuszczem. Odmierzam 45 g bułki tartej i wsypuję do lekko przestudzonego mięsa. Teraz czas na doprawienie. Dodaję wyciśnięty przez praskę czosnek, dwa ząbki, kminek, około jednej łyżeczki. Posiekany, jeden pęczek kolendry, jeden pęczek natki pietruszki. Sprawdzam smak, tu można dodać trochę soli i pieprzu. Obrane cebulę nacinam na 3/4 wysokości. Teraz najprzyjemniejsza część przygotowania tego dania, mianowicie wydrążenie środków cebuli. Do tego celu używam łyżki. Robię to delikatnie, gdyż cebula jest dość chrupiąca. Uważam, by jej nie uszkodzić. Również łyżką nakładam przygotowany wcześniej farsz. Tak, by dokładnie wypełnić cebulę. Każdą cebulę zamykam i gotowe. Teraz czas na pieczenie. Cebulę wkładam do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza. Czas pieczenia 45 minut. Cebulę podaję z ugotowanymi wcześniej ziemniakami w mundurkach. Całość uzupełnia podsmażona cebulka na maśle z środków cebuli. Tą okrasę wykorzystam w kolejnym odcinku do grzybów. Już teraz zapraszam Cię do obejrzenia tego filmu. Subskrybuj także mój kanał. Życzę smacznego i do następnego gotowania. Wiele przepisów znajdziesz na moim blogu krychu-gotuje.pl oraz na kanale YouTube. Dziękuję za polubienie tego filmu, jak i innych.